na pomeczowy wywiad Wiktoria Ozga i Sebastian Iskra. Tak jest, Sebastian Iskra. Jak twoje plecy? Mam nadzieję, że się trochę podkuruję przez ten tydzień i wystąpię w następnym meczu. W tym meczu miałem nie wystąpić, bo naprawdę przez dwa tygodnie praktycznie nie trenowałem. Ale udało się i pomogłem drużynie, mam nadzieję, i zasłużone zwycięstwo wychodzimy stąd, trzypunktowe. Zdecydowanie zasłużone zwycięstwo. Artur Banisz też dzisiaj nie miał sobie równych w bramce. Tak, dokładnie. Artur dzisiaj zamurował coś niesamowitego. Cieszymy się bardzo, że wywozimy stąd te punkty, bo udowodniliśmy sobie przede wszystkim, że potrafimy jednak grać i zasługujemy na tą Superligę w Piotrkowie. No tak, to są wymarzone, wyczekane te trzy punkty. Zmiana w trenera to jest powód tego dzisiejszego zwycięstwa? Ciężko powiedzieć. Jest takie stare powiedzenie, mecz świeżej miotły. Mam nadzieję, że Dima z nami zostanie, nadal będzie tak dobrze nas prowadził i będziemy nadal wygrywać. No właśnie, chcielibyście, żeby ten trener, który w tej chwili jest, został, czy jednak kogoś nowego? Wie pani, to nie do nas pytanie, tylko do zarządu. My, kto przyjdzie, kto będzie nas trenował, będziemy nadal ciężko pracować, żeby wygrywać mecze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.